Avi Beleli, izraelski muzyk, znany być może Państwu z kompozycji do serialu Sztisel, opowieści o ortodoksyjnych Żydach z Measzerim, jednej z najbardziej fascynujących dzielnic Jerozolimy. Muzyka Avi Beleliego wypełni ten odcinek raportu o książkach, ale na początku z Jerozolimy przeniesiemy się do Tel Awiwu, widzianego oczami bardzo znanego izraelskiego rzeźbiarza Daniego Karawana, jednego z najważniejszych działaczy na rzecz Białego Miasta, czyli budynków wzniesionych w stylu Bauhausu w latach 30. przez żydowskich architektów, którzy do Palestyny uciekli z nazistowskich Niemiec. Czyta Olga Sarzyńska. Sharon Rothbard, Białe Miasto, Czarne Miasto. Architektura i wojna w Tel Awiwie i Jafie. Przekład Katarzyna Makaruk. W latach 30. wypukłe, sferyczne powierzchnie wciąż należały w architekturze do rzadkości. I nawet stożki pojawiły się w Tel Awiwie dopiero w latach 50. pod wpływem powojennego, szarego okresu Le Corbusiera. A jednak przekaz Karawana był jasny. To właśnie tego rodzaju podstawowych form i materiałów używano przy budowie Tel Awiwu i świadczyły one o oryginalności i czystości koncepcji jego budowniczych. Nie czerpali od nikogo, wznosząc miasto wyłącznie z tego, co dał im Bóg – piasku, żwiru, wody oraz cementu. Tu, na dalekich, białych wydmach, niegdysiejsi studenci medycyny, prawa i filozofii mieszali piasek ze żwirem, wodą i cementem. Wlewali do drewnianych i metalowych szalunków, by wyrabiać cegły i betonowe bloczki, które potem ładowali na wozy i wieźli na budowę. Kładli je rzędami, tworząc proste linie, kąty i krzywizny. Mocowali metalowe i drewniane ramy, pokrywali tynkiem, mieszaniną wapna i piasku i zaprawiali proste formy na biało. Poezja zwyczajnych materiałów kształtująca miejską przestrzeń. Decyzja, by podkreślić, że to studenci medycyny, prawa i filozofii z dala od domu mieszali na kolanach beton nowego narodu, sama w sobie jest wielce wymowna. Stanowi kolejną próbę ukazania historii Tel Awiwu jako czegoś odrębnego od historiografii regionu i jednocześnie eksponuje syjonistyczne cnoty, pracę fizyczną oraz samowystarczalność. Ta kwestia zawsze miała zasadnicze znaczenie dla apologetów syjonizmu i sytuowała ich projekt w opozycji do Europy. Tym, co różniło syjonizm od europejskiego kolonializmu, był zamiar skolonizowania ziemi, nie ludzi. Jednak mimo gloryfikacji hebrajskiej pracy, wielce prawdopodobne, że na budowach obok studentów roiło się od prawdziwych robotników, w większości Arabów lub Żydów jemeńskich. Pozwala to zweryfikować choćby Chaim Hefer, który podobną rolę co Karawan odegrał na polu literatury. W jego musicalu Tel Awiw Haktana plac budowy został ukazany jako miejsce, gdzie wszystko zależy od ciężkiej pracy robotników z zagranicy. Jesteśmy murarzami, przybyliśmy z Kairu, daj nam tylko trochę chleba i kawałek cebuli, a wybudujemy ci Ahuzat Bait. Położyliśmy kilka cegieł, zarobiliśmy 2 egipskie piastry, wystarczy jeden dzień, a po przebudzeniu zobaczysz nowe miasto. W dalszej części tekstu Karawan sumiennie wymienia i potwierdza wszystkie standardowe elementy mitu Białego Miasta. Zwraca uwagę na legendę Bauhausu, czystość i utopijność projektu, nieskalany krajobraz wydm, na których wzniesiono miasto. Podkreśla też jednak inne aspekty opowieści, do tej pory niewyrażane wprost, ale zdradzające dalekosiężne cele retoryczne. I oto, na piaszczystych wydmach, obok niewielkich, eklektycznych budowli, obok orientu i grubych warstw historii, surowe, białe formy na tle błękitnego morza i nieba. Tu ten styl międzynarodowy, styl Bauhausu, sprawia wrażenie idealnie dopasowanego do nowego otoczenia. Jakby
narodził się w Tel Awiwie, mieście w procesie tworzenia. Jak gdyby opowiadał historię ludzi, którzy chcieli zbudować tu nowe społeczeństwo, czyste, proste, skromne. Przeciwieństwo ostentacji i ekstrawagancji. Wszyscy ci młodzi architekci studiowali w Berlinie, Amsterdamie czy Paryżu. W innych warunkach historycznych, w pokoju i dostatku, część z nich mogłaby tu nigdy nie dotrzeć. Projektowaliby wtedy tam, w Europie, budowle, które wpisują się w tamtejszą kulturę, które chcą nieść zmianę, stanowią deklarację rewolucji, wyraz jej pragnienia. A jednak przybyli. Część wyrzucono pod podwójnym zarzutem, bo byli Żydami i krzewicielami intelektualnego i kulturowego postępu. Zostali tu, z dala od wojny, z dala od tamtego świata. Uparcie forsując tezę o podwójnym zarzucie bycia Żydem i krzewicielem intelektualnego i kulturowego postępu, Karawan nieustannie powtarzał tę legendę. 10 lat później, podczas obchodów wpisania Białego Miasta na listę Światowego Dziedzictwa Kultury, posunął się nawet dalej. W wywiadzie dla radiostacji wojskowej Galej Cahal wymienił wszystkie klasyczne motywy. Wymiar osobisty, wydmy, żydowską architekturę, która przybyła z Europy, ale wprowadził jedną dość istotną zmianę. Stwierdził, że Białe Miasto przekształciło żydowską ofiarę prześladowania, jakich Żydzi zaznali pod rządami nazistów, w bezpośrednie zwycięstwo nad niegdysiejszymi oprawcami. Przyszedłem na świat wiele lat temu, gdy Tel Awiw wciąż krył się w wydmach. To miasto, jego wspaniała przeszłość, wszystkie te wyjątkowe budowle wzniesione przez architektów, którzy przybyli tu z Europy, w nich tkwi całe moje jestestwo. Prawdę mówiąc, dziś rozumiem, że moja sztuka ukształtowała się pod wpływem tego, co widziałem na jego ulicach. Białe Miasto jest najwspanialszym dziełem syjonizmu. Nikt nie może temu zaprzeczyć ani tego zanegować. Dziś wiem też, że tu przetrwał styl, który naziści chcieli zniszczyć, tak samo jak inne formy cywilizacji. Tel Awiw wciąż trwa, a to znaczy, że w istocie pokonał nazizm. Ten sentymentalny, kiczowaty obrazek studenci filozofii, którzy stali się murarzami, Białe Miasto dzielnie stawiające czoło Orientowi i celebracja zwycięstwa Tel Awiwu nad nazizmem, wszedł ostatecznie do apologetycznej retoryki miasta. Tel Awiw jest nie tylko piękny, ale też słuszny. Nie tylko biały, ale wręcz bielszy niż biel.